Witam wszystkich w czwartej części serii Wyrwane z kontekstu. Dzisiaj zastanowimy się, gdzie znajduje się Wielka Rzesza z Księgi Objawienia. W Księdze Objawienia, 7 rozdziale, wersety od 9 do 14, znajdujemy opis Wielkiej Rzeszy i Świadkowie Jehowy uważają, że znajduje się ona na ziemi i że wyobraża ludzi mających nadzieję ziemską. Ale czy tak jest w istocie? Zaraz się przekonamy. Na początek odczytajmy ten fragment Księga Objawienia, 7 rozdział 9 do 14. Wszystkie cytaty pochodzą z przekładu Nowego Świata Świadków Jehowy. Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion i ludów i języków, stojąca przed tronem i przed barankiem, ubrana w białe długie szaty, a w rękach ich gałęzie palmowe. I wołają donośnym głosem, mówiąc: wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i barankowi. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starszych i czterech żywych stworzeń, i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali cześć Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i szacunek i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starszych i rzekł do mnie: kim są ci ubrani w białe długie szaty i skąd przyszli? Zaraz więc powiedziałem mu: panie mój, ty to wiesz. A on rzekł do mnie: są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku i wybrali swoje długie szaty i wybielili je we krwi baranka. Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla Niego świętą służbę w Jego świątyni. A zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot. Nie będą już więcej głodować, ani już więcej pragnąć, ani nie porazi ich słońce, ni żadna spiekota, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia, a Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę. Spróbujmy teraz przeanalizować przeczytane wersety. Werset 9 zaczyna się ciekawie, bo zaczyna się potem. Świadkowie, tłumacząc te fragmenty, mówią, że najpierw jest mowa o 144 tysiącach i widzimy je w niebie, a w tym samym momencie widzimy wielką rzeszę jakby na ziemi, że to właśnie ujrzał Jan. Ale werset 9 zaczyna się od potem, znaczy to, że była to całkiem inna wizja. Dosłownie znaczy: po tych rzeczach ujrzałem. Czyli kiedy apostoł Jan ujrzał 144 tysiące, to następną rzeczą, jaką ujrzał po tych rzeczach właśnie, to była wielka rzesza. Czyli nastąpiła zmiana scenerii albo zmiana wizji. Nie było tak, że 144 tysiące było w niebie, a wielka rzesza na ziemi jednocześnie. Nie widział czegoś takiego. Ale czy wielka rzesza jest na ziemi, to się jeszcze przekonamy. Wspomniano tutaj w 9 wersecie, że jest to wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, czyli była niepoliczalna. To bardzo dziwne, bo Świadkowie Jehowy mają wykaz swoich ochrzczonych członków co do jednego. Jeżeli ktoś odchodzi, jest z tego wykazu usuwany. Jeżeli ktoś zostaje ochrzczony, jest do tego wykazu dodawany. Więc jak mogą mówić o swoich członkach, że należą do wielkiej rzeszy, skoro ma ona być niepoliczalna? Po co liczyć coś, co ma być niepoliczalne? Kiedy Dawid kazał policzyć lud, to Księga Pierwsza Kronik mówi: potem wystąpił szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. I tutaj Joab powiedział: oby Jehowa dodał do swego ludu 100 razy tyle, ile ich jest. Czyż oni wszyscy, panie mój królu, nie należą do mojego pana jako słudzy? Dlaczego mój pan tego pragnie? Czemuż miałby się stać dla Izraela przyczyną winy? Zobaczmy, liczenie czegoś, czego Bóg nie chciał, nie nakazał, może się okazać bardzo złe i bardzo zgubne. Wielka rzesza stoi przed tronem, czy w obliczu tronu, jak to bardzo próbują jakby uwypuklać Świadkowie Jehowy. Ale co jeszcze stoi przed tronem?
Objawienie 4, rozdział 5 i 6 werset mówi tak. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy, a przed tronem płonie 7 lamp ognistych i one oznaczają 7 duchów bożych. A przed tronem jest jak gdyby morze szklane podobne do kryształu. Czy zakładając, że Wielka Rzesza jest przed tronem na ziemi, założymy, żeby być spójnym i konsekwentnym, że 7 lamp ognistych, które oznaczają 7 duchów bożych i morze szklane, które jest przed tronem, też znajdują się na ziemi? Albo objawienia 8 rozdział werset 3. Przybył inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie kadzielne. I dano mu dużo kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych ofiarował je na złotym ołtarzu, który był przed tronem. Złoty ołtarz, który był przed tronem. Czy on też znajduje się na ziemi? Gdzie był złoty ołtarz w przybytku? Warto się nad tym zastanowić. Objawienie 14, rozdział 2 i 3 werset. I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami i starszymi. Nikt nie zdołał opanować tej pieśni prócz 144 tysięcy kupionych z ziemi. Znajdują się przed tronem. Śpiewają nową pieśń przed tronem i tak samo przed czterema żywymi stworzeniami i starszymi. Wszystkie te osoby muszą znajdować się w niebie, chyba że uznamy, że przed tronem oznacza na ziemi. Werset 10. Warto porównać go z 19 rozdziałem, wersetem 1, bo tutaj członkowie tej właśnie Wielkiej Rzeszy mówią donośnym głosem, wołają: wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i barankowi. Żeby dowiedzieć się, jak dane słowo, co ono znaczy, trzeba się dowiedzieć, jak dane słowo jest używane w Biblii. To samo można zrobić na przykład z szafarzem, czy z niewolnikiem wiernym. Co to znaczy, że ktoś jest niewolnikiem wiernym? Czy to tylko ten jeden werset to określa? Czy można go wyrwać z kontekstu całej Biblii i zbudować na nim całą teologię? Chociaż to już jest na inny temat, ale to samo zrobimy właśnie z Wielką Rzeszą. Jak dane słowo jest używane w Biblii? Gdyby zwrócić uwagę na 19 rozdział Księgi Objawienia, pierwszy werset czytamy tutaj tak. Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: wysławiajcie Jahwe, wybawienie i chwała i moc należą do Boga naszego. Jest tutaj ciekawa rzecz, bo w przekładzie Nowego Świata Polskim jest tutaj mowa o ogromnej rzeszy, a przekład Nowego Świata Angielski w zasadzie tego nie rozróżnia. A gdyby wziąć oryginalny przekład, któryś z oryginalnych tekstów, czy z rękopisów greckich, to Objawienia 7:9 jest tutaj mowa tłum liczny. Mniej więcej brzmi to ochlos polis. Ochlos polis. A 19:1 po tych usłyszałem jakby głos wielki tłumu licznego, ochlou polou. Tutaj jest zmiana przypadku, ale w zasadzie jest to samo wyrażenie. Widzimy tłum liczny, tłumu licznego. Dlaczego oddawać inaczej te wersety? To jest bardzo ważne pytanie. Dlatego, że Świadkowie Jehowy twierdzą, że w 19:1 jest mowa o aniołach. Że to nie są ludzie jakby wskrzeszeni do chwały niebiańskiej, ale że są to aniołowie. Dlaczego inaczej jest w polskim przekładzie Nowego Świata? Skoro gdyby wziąć przekład angielski, to mamy Objawienie 7:9 Great Crowd i Objawienie 19:1 Great Crowd in Heaven. Wielka Rzesza w niebie. Czy nie jest to po to, żeby zaciemnić jeszcze bardziej, utrudnić zrozumienie, czym tak naprawdę jest Wielka Rzesza? Skoro tego typu wyrażenie, skoro nie jest ono jakimś, nie potrzeba, żeby je oddać inaczej, to dlaczego oddawać je inaczej? Skoro nawet konkordancje czy inne w tym momencie rzeczy się nie przydadzą, przynajmniej polska konkordancja do przekładu Nowego Świata, gdyby taka była, musiałaby to oddać tak, jak oni to przetłumaczyli. A to już jest znaczne zaciemnienie sensu. Ale dlaczego nie mogą to być aniołowie? Otóż nie potrzebują oni zbawienia. Zobaczmy,
19.1 powiedzieli: wysławiajcie, jak wybawienie i chwała i moc należą do naszego Boga. Oni mówią, że zawdzięczają Bogu wybawienie. Aniołowie nie potrzebują wybawienia. Ale gdybyśmy porównali te wersety, czytając najpierw jeden, później drugi. Gdybyśmy porównali 7.10, najpierw przeczytam, i wołają donośnym głosem mówiąc: wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie i barankowi. I 19.1, wysławiajcie, jak wybawienie i chwała i moc należą do Boga naszego. Czy widzimy jakieś podobieństwa? Nie może tu w żadnym wypadku chodzić o aniołów i wydaje się, że chodzi o tę samą grupę ludzi. Werset 14 wspomina, że są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku, wyprali swoje długie szaty, wybielili je we krwi baranka. Więc wychodzą oni z wielkiego ucisku, wychodzą jako zwycięzcy, jako zwyciężający. Przypominają mi się tutaj słowa z Księgi Objawienia 13:12. Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta mojego, Boga Nowej Jerozolimy, która wstępuje z nieba od Boga mojego i nowe imię moje. Gdyby zwrócić uwagę na tą obietnicę Jezusa, 3:12, nao, tak jest, tu jest to samo słowo właśnie użyte, naos. Warto zapamiętać, bo o tym będziemy jeszcze mówić szerzej. Więc chodzi tutaj dosłownie o boskie miejsce zamieszkania. Filarem właśnie w boskim miejscu, czy w przybytku Boga. Nie chodzi o świątynię jako taką, ale chodzi o przybytek. Chodzi tutaj o osoby, które zwyciężyły. Jezus też powiedział, że podczas obecności czy przyjścia Syna Człowieczego, wtedy dwaj będą w polu. Jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie będą mleć w żarnach, jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona. To jest Ewangelia Mateusza 24:39-41. To właśnie będą owce Chrystusa z Mateusza 25:31-46. Przeciwstawiono im kozy, czyli wszystkich tych, którzy okażą się nieposłuszni. Te osoby odznaczają się również prawością. Powiedziano, że wyprali swoje długie szaty i wybielili je we krwi baranka. Zatem mają stan prawości. List do Hebrajczyków 9:14 mówi: o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli pełnić świętą służbę dla Boga żywego. Tak właśnie działa krew Chrystusa, ofiara Jezusa na chrześcijanina. Oczyszcza go, żeby mógł pełnić służbę w świątyni Bożej. I teraz jesteśmy przy najważniejszym wersecie, w wersecie 15. Chodzi tutaj właśnie o naos. Oto greckie słowo. Strażnicy numer 5 z 81 roku na stronie 2, akapit 4, to jest cały artykuł poświęcony wytłumaczeniu, gdzie Wielka Rzesza pełni świętą służbę. I tutaj czytamy tak. Słowo to, naos, występuje na przykład w biblijnym sprawozdaniu ukazującym, jak Jezus Chrystus wypędził ze świątyni Heroda kupców i tych, którzy tam wymieniali pieniądze. I okazuje się, że jest to wierutne, obrzydliwe i nastawione na zwodzenie kłamstwo. Zobaczmy, jak jest naprawdę. Przekład interlinearny, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 12. Wszedł Jezus do świątyni, mamy słowo hieron. Wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Hiero. Widzimy to? Więc nie chodzi tutaj o słowo naos. Ale ktoś powie, jaka to jest różnica. Ale najpierw zwróćmy jeszcze uwagę na to, że to jest kłamstwo. I Księga Objawienia 21:8 ostrzega: ale co do tchórzów i tych bez wiary i obrzydliwych w swej plugawości i morderców i rozpustników i uprawiających spirytyzm i bałwochwalców i wszystkich kłamców, ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć. Więc jeśli świadomie wprowadzamy ludzi w błąd, mówiąc coś, czego nie ma w Biblii, no to niestety, ale musimy liczyć się też z poważnymi konsekwencjami.
Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na słownik synonimów Nowego Testamentu, Trencha. Linki będą też w opisie. I mamy tutaj wytłumaczoną kwestię właśnie świątyni i porównanie dwóch słów hieron i naos. Powiedziałem tutaj, że zarówno hieron, jak i naos są przetłumaczone jako świątynia w angielskojęzycznych wersjach Biblii. Chociaż trudno jest orzec, jak mogłyby być rozróżnione, przetłumaczenie ich innymi słowami mogłoby jakby wyklarować jakby sens tutaj i dać nam jakiś bardziej dokładny odpowiednik. I teraz, czym różnią się te słowa hieron od naos? Otóż hieron odnosi się do całego jakby sektora świętego, czy tego ogrodzonego miejsca, który był zarezerwowany, do tego obszaru poświęconego i zawierają się w nim na przykład zewnętrzne dziedzińce, ganki, portyki i inne powiązane budynki. Czyli jeżeli powiemy hieron w greckim, to mamy na myśli całą świątynię z wszystkimi jakby przybudówkami, jakimiś tam z boku też różnymi rzeczami, do których też różni ludzie mieli dostęp. Ale mamy teraz też słowo naos i odnosi się ono do stricte właśnie do samej świątyni, do tego właściwego mieszkania Bożego. Po grecku to jest oikos tou theos, czyli dom Boży. I chodzi tutaj o serce i centrum tej właśnie całości. Hagiasma, czyli dosłownie świętość, mówiono tak właśnie o miejscu świętym i najświętszym. To rozróżnienie między hieron i naos znajduje się też w świeckiej, jakby greckiej literaturze odnośnikach do pogańskich świątyń, ale i także do, w greckich odnośnikach do świątyni prawdziwego Boga. Nawet gdyby zobaczyć tak wtrącając Wikipedię, to naos tam zdefiniowano jako najważniejsze pomieszczenie w starożytnej świątyni, w którym stał posąg bóstwa. No nie da się już chyba lepiej tego wytłumaczyć, że tutaj chodzi, gdyby mówić o świątyni Heroda, że tu chodzi o miejsce święte i najświętsze. Albo że można o tym powiedzieć jako o przybytku. Bo przybytek w zasadzie w Izraelu, jak jeszcze byli na pustyni, no to właśnie on praktycznie składał się z miejsca świętego i najświętszego. Kiedy mówią o świątyni jerozolimskiej, na przykład Józef Flawiusz, Filon z Aleksandrii, Septuaginta i Nowy Testament, zawsze rozróżnia się hieron od naos. I często to rozróżnienie jest takie bardzo wyraźne, czy rzucające się w oczy. Po opisaniu budynków naos przez Salomona, na przykład, Józef Flawiusz pisze: poza świątynią, czyli nao, zbudował święte ogrodzenie, czy jakiś teren, hieron w formie kwadratu. Czyli poza naos był zbudowany jeszcze jakieś święte dobudówki i to wszystko razem nazywało się hieron. W innym jakby urywku, gdzie Józef Flawiusz opisuje, jak Samarytanie szukali pozwolenia Żydów, aby pomóc im w odbudowie domu Bożego, używa wyrażenia przyłączyć się do budowania świątyni, czyli naon. Chociaż Samarytanom nie dano na to pozwolenia, odmówiono jakby ich prośbie, pozwolono im wejść do tych świętych zabudowań, do hieron, aby czcić Boga. Coś, co było zakazane pod karą śmierci dla zwykłego poganina, który by przeszedł poza własny jakby zewnętrzny dziedziniec. Więc zobaczmy, mogli wejść do hieron. Tutaj ci Samarytanie. Chociaż nie mogli się tknąć, nie mogli budować naos. Rozróżnienie między hieron i naos pomaga nam lepiej zrozumieć
kilka czy wiele urywków z Nowego Testamentu. Kiedy Zachariasz wszedł do świątyni Boga, aby spalać kadzidło, lud oczekiwał jego powrotu i stał na zewnątrz. Również był w świątyni, czyli w Hieron, chociaż tylko Zachariasz, sam Zachariasz wszedł do Naos, czyli do świątyni w takim jakby węższym znaczeniu. Wszyscy stali w Hieron, ale tylko Zachariasz wszedł do przybytku, czyli do Naos. Często czytamy, że Chrystus nauczał w świątyni. Tutaj mamy cytaty. I możemy dziwić się, czy zastanawiać się, jak długie rozmowy mogły być tam prowadzone bez przerywania służby Bożej. Ale tą świątynią zawsze jest Hieron, czyli te ganki, portyki świątyni, które były przeznaczone na takie właśnie rzeczy. Chrystus nigdy nie wszedł do Naos podczas swej ziemskiej służby, ponieważ było to prawo zarezerwowane tylko dla kapłanów. I tu jest słowo klucz. Jeżeli Wielka Rzesza jest w Naos, to ma takie samo prawa jak kapłani. Jest tym właśnie królestwem kapłanów. I to się zgadza. Jezus wypędził wymieniających pieniądze i kupujących i sprzedających owce i bydło z Hieron, nie z Naos. Tutaj widzimy też, że to co piszą strażnicy, to jest totalna bzdura obliczona właśnie na okłamanie tych, którzy chcą się dowiedzieć, jaki jest ich status przed Bogiem. Czy duchowego poganina, tak jak chcą wmówić ludziom, którzy szczerze służą Bogu, którzy pragną Jego uznania, czy też królewskiego kapłaństwa i narodu świętego. Pamiętajmy, Jezus wypędził wymieniających pieniądze właśnie z Hieron. Nawet ci ludzie, którzy profanowali świątynię, nie odważyli się ustawić siebie jakby w tej świątyni w takim węższym znaczeniu, czyli nie odważyli się wejść do Naos. Teraz, mając w pamięci to rozróżnienie między Hieron i Naos, pomaga nam to zrozumieć, jak prorok Zachariasz mógł zostać zabity między świątynią a ołtarzem. Tutaj słowo świątynia to Naos, które pomaga nam odpowiedzieć na pytanie. Czy nie było ołtarza w świątyni? A jeżeli tak, jak ktoś mógł opisać, że to miało miejsce między tymi dwoma właśnie rzeczami? Czy mosiężny ołtarz, do którego poczyniono aluzję w Mateusza 23-35, był ulokowany, czy znajdował się w Hieron, a nie w Naos. To jest oczywiste. Znajdował się na dziedzińcu domu Pana, gdzie nasz święty historyk, czyli Jezus Chrystus, opisuje właśnie tą scenę morderstwa. Nie było to w Naos. I wreszcie Judasz, kiedy jest właśnie opisany, czy przedstawiono jego bunt, jego rozpacz, kiedy wszedł do samego Naos, który był zarezerwowany tylko dla samych kapłanów, i rzucił im jakby, tym kapłanom, te pieniądze za właśnie tą krew Chrystusa. I tu na końcu jest jeszcze taka uwaga, że ci, którzy objaśniają Biblię, którzy stwierdzają, że Naos tutaj jest synonimem jakby Hieron, powinni jakby podać pewne więcej jakby przykładów, czy przykłady, gdzie tak właśnie jest to używane. Nie jeden jest używany za drugiego. Takich przykładów oczywiście nie ma. I na koniec jeszcze chciałem pokazać, że w każdym wypadku, nawet w przekładzie
The Kingdom in the Linear Translation of the Greek Scriptures, wydanym przez Świadków Jehowy. Słowo nao, czy naos, oznacza zawsze divine habitation, boskie miejsce zamieszkania, czyli przybytek. Wielka Rzesza zatem znajduje się w niebie, ma prawa te same co kapłani i jest po prostu klasą niebiańską. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia okażą się pomocne i że członkowie Wielkiej Rzeszy, jeżeli wyjdziemy z wielkiego ucisku, będziemy członkami Wielkiej Rzeszy, to będziemy wiedzieć, że będziemy w Naos i gdzie to Naos się znajduje. Pozdrawiam serdecznie.